graliśmy dzisiaj z wiceliderem czwartej ligi. Jest to bardzo mocna drużyna. Już mecz w Ciężkowicach na inaugurację sezonu pokazał, że jest to drużyna nastawiona na atak, na bardzo kombinacyjną, ciekawą grę. Dzisiaj na ich boisku, na ich stadionie, na bardzo dobrze przygotowanej murawie pokazali to, co naprawdę potrafią. Stąd też wynik spotkania, niestety dla Ciężkowianki wysoki. Przegraliśmy 5-0. Zasłużenie, złożyło się na to kilka czynników, abstynencja kilkunastu zawodników z niezrozumiałych przyczyn, kartki. Zmuszeni byliśmy wystąpić w tym spotkaniu, mocno osłabieni, z dużą ilością młodzieżowców. To przełożyło się na końcowy rezultat. Powiedzieliśmy sobie w szatni, że musimy się zrewanżować za tą porażkę, którą nieśliśmy na początku rundy rewanżowej. I chcieliśmy bardzo, bardzo wygrać i przy tym jeszcze fajnie zagrać piłkę. No i dzisiaj się nam to udało. Co było dzisiaj waszym największym atutem na boisku? Myślę, że atutem to tutaj cały zespół, przez to, że chcieliśmy grać szybko, tak na jeden, dwa kontakty i to się udało nam rozerwać szyki Ciężkowianki i przez to stwarzać sytuacje i kilka z nich wykorzystać. Nie sądziliśmy, że tak dobrze nam dzisiaj to wszystko wyjdzie, bo z Tuchowią, mówię, Tuchowia zremisowała w 96 na Ciężkowicach parę dni temu, także tutaj nikt nie lekceważył Ciężkowianki, broń Boże, nie patrzyliśmy w ogóle na tabelę, bo takie mecze są ciężkie i gdyby Ciężkowianka wykorzystała, gdyby stworzyła na początku jakąś sytuację i ją wykorzystała, no to u nas by się pewnie wkradła w nerwowość i by dużo gorzej nam się grało, ale mieliśmy pierwszy strzelić, udało się strzelić, poprawiliśmy drugą bramką, no i wtedy już w chłopakach był taki spokój, że wszystko idzie zgodnie z planem. Od początku meczu założyliśmy sobie, że musimy ten mecz wygrać i takie były założenia, żeby jak najszybciej strzelić bramkę. No na pewno my gramy o inne cele niż zespół Ciężkowic, dla nas ewentualna porażka czy strata punktów byłaby to na pewno bolesna. Jeszcze drugim takim aspektem jest to, że chcieliśmy się zrewanżować za porażkę właśnie w Ciężkowicach, także byliśmy bardzo zmotywowani do tego spotkania. Zdecydowanie byli dużo lepszą drużyną, było widać to na boisku. Bardzo ładnie klepali, przerzucali na prawą, na lewą stronę. No, ostatni mecz z nimi 2-1, co prawda wygraliśmy, ale dzisiaj różnica zdecydowanie klasy co najmniej. Po pierwszej akcji było widać, że Bochnia jest zdecydowanie faworytem w tym meczu. Próbowaliśmy, no ale nie udało się. Odczuwaliście braki kadrowe, że tak powiem? No, zdecydowanie. No. Brak dzisiaj Sebastiana Bryta. Obrona już w pewnym sensie się posypała. Musiał zagrać Jarek Stachoń, gdzie normalnie gra na ataku. Marcin Deś tak samo w środku. Zawsze robił robotę. A dzisiaj, no cóż, wyszło jak wyszło. Znaczy, myśmy do tej rundy rewanżowej przystępowali z zamiarem jak najlepszej gry. Ze zmianą trenera wiązała się zmiana koncepcji gry zespołu. To udało się uzyskać. Te wyniki są lepsze. Gramy z tymi drużynami już dużo lepiej. Aczkolwiek no, zdarzają się nam takie wpadki jak w Zakopanem. Ale też jest kilka spotkań, które mogę tutaj przytoczyć, jak spotkanie z Tuchowią, czy z Lubaniem Maniowy, czy z Sokołem Bożęcin, czy nawet wygrane spotkanie z Polanem Żabno, które potwierdzają, że w tej drużynie jest potencjał, że chłopaki potrafią grać, jeżeli jest mobilizacja, zaangażowanie, no to da się ten wynik bardzo dobry uzyskać.